Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Zwróćcie uwagę na jedno, gdy jeszcze, nie wiem, 10-12 lat temu, gdy wideorejestratory w Polsce aż tak mocno popularne nie były, a na wschodzie jak najbardziej w Polsce były różne kompilacje, co tam się działo, cuda na kiju, bardziej w formie takiej prześmiewczej, no ale gdy wideorejestratory zaczęły być bardziej popularne w Polsce, Okazało się, że u nas wcale lepiej nie jest. Po prostu nikt tego wcześniej aż tak mocno nie dokumentował. Ale jedno to takie podśmiechujki, a drugie to miejmy świadomość, że wideorejestrator to swojego rodzaju zabezpieczenie dla nas, bo może być na przykład taka sytuacja, że policjant łapie nas na suszarkę, a my się z jego pomiarem nie zgadzamy. No i co innego, jeżeli jest nasze słowo kontra słowo policjanta, drugiego policjanta i urządzenia pomiarowego, a co innego jest, jeżeli jest z naszej strony nasze słowo. Plus chociażby nagranie z widorejestratora. Widorejestrator nie musi mieć GPS-u, bo wystarczy, że po prostu nagrywa i w łatwy sposób z prostego wzoru można sobie obliczyć średnią prędkość bardzo często, to się też zdarza już później w sądzie. A druga sprawa to taka, którą ja miałem w swoim życiu kilka lat temu, gdy pewien pan wykonując manewr wyprzedzania zawadził o mój samochód, no i w tym momencie, co się stało, na chwilę przyhamował, redukcja i odjechał. No, żeby móc cokolwiek uzyskać z ubezpieczenia komunikacyjnego musiałem po numerze rejestracyjnym dochodzić swoich praw i to się udało znaleźć dzięki nagraniu, a pan odjechał dlatego pewnie, bo ani nie miał przeglądu technicznego, ani jak się okazało nie miał wykupionej podstawowej i polisy OC. To jeszcze chwila dla partnera tego odcinka, aplikacji Surfshark. Gdy słyszycie tę nazwę, zapewne kojarzą na Wam się z VPN-em, czy chociażby z bezpieczeństwem i tak dokładnie jest. A tym bardziej dzisiaj, gdy mówimy o bezpieczeństwie chociażby na drodze połączonej z wideorejestratorami. Z VPN-ów korzystam od ponad 5 lat, szczególnie początkowo przy wyjazdach zagranicznych. Z Surfsharka korzystam od około dwóch lat, szczególnie, gdy jest połączony teraz z programem antywirusowym. I tak, początkowo głównie korzystałem chociażby pod tym kątem, gdy wyjeżdżałem za granicę i był problem z oglądaniem jakiegoś polskiego VOD, bo była zablokowana geolokalizacja, więc w łatwy sposób można sobie było zmienić kraj z dostępnych tysięcy serwerów i przepiąć się na inny, dzięki czemu można było oglądać. Ale dla mnie głównym działaniem VPN jako serwisargi jest zabezpieczenie szyfrowania danych przychodzących, jak i wychodzących, bo wyjeżdżacie czy to z laptopem, czy chociażby z telefonem w ręku, bez którego większość się nie rozstaje, czy to jedziecie na stację paliw, czy to jedziecie do fast fooda, czy to jedziecie gdzieś, do hotelu nawet w Polsce łączycie się z publicznym hotspotem, zawsze te dane w jakiś sposób mogą wyciekać, a to zabezpieczenie na pewno pomoże Wam tutaj chronić swoje dane, które niezwykle są cenne w tym momencie, szczególnie przy tych tysiącach prób wszelakich wyłudzeń. I wspólnie razem przygotowaliśmy dzisiaj dla Was promocję z okazji Black Friday. Możecie otrzymać do 81% zniżki i do 6 miesięcy za darmo. Warto wejść, przetestować, sprawdzić. Bezpieczeństwo ponad wszystko, szczególnie teraz w tych czasach. Dzisiaj chcę Chcę Wam przedstawić coś zupełnie innego bieguna. Bo przeróżne były widorejstratory testowane na moim kanale i takie po 300, i po 500, i 800, i 1000, i więcej. Eee, a dzisiaj szukam najtańszego widorejstratora na rynku. Ten widorejstrator kupiłem. 5 miesięcy temu i tak w sumie to leżał teraz cały czas w garażu, wtedy za 45 zł. Dzisiaj, gdy nagrywam ten materiał, można go w Polsce kupić za 37,88 z dostawą na jutro. Czyli nie mówię o jakiejś dostawie z Chin za 3 tygodnie, tylko o sprzęcie, który można kupić na fakturę i można otrzymać go w sumie z dnia na dzień. I żeby była też jasność, no jest to widorejestrator poniżej 40 zł, czyli. No, coś porównywalnego niż coś porównywalnego do tego, jak chociażby nie wiem, wyjście z kolegami na jakieś szybkie piwo. Raczej z kategorii tanich, więc no nie będę go oceniał tu przez pryzmat tego, czy ma szczotkowane aluminium, czy ma e, chociażby nagrania z GPS-em, czy ma drugą kamerę, bo wiadomo, że czegoś takiego nie będzie. Ale chcę podejść do tego w 100% realnie, czyli czy kupując najtańszy widorejestrator, bądź jeden z najtańszych, jakie możemy spotkać na rynku, czy będzie to dla nas jakiekolwiek zabezpieczenie. I nagrywam ten materiał głównie pod kątem osób, które mówią, nie no, ja to bym sobie kupił wideorejestrator, ale mnie na razie nie stać. To może warto zacząć od czegoś takiego. Pozwolicie, że go rozpakuję. Nie oczekuję zbyt wiele, żeby była też jasność. Ale powiem Wam, patrząc tak na niego... Owszem, jest lekki, no nie jest to jakoś mega wyposażony, tu też optyki Karla Zeissa w tym wszystkim nie ma, ale powiem Wam, że on naprawdę, jak za te pieniądze, nie wygląda źle. Mamy wyświetlacz 2,4 cala, no po dużym USB poznajemy, że to raczej nie jest sprzęt najnowszej technologii. Mamy tutaj dodatkowe wyposażenie w formie ładowarki. Dobrze, że dodali tą ładowarkę, bo nawet nie, mam, nie wiem, czy mam to, to duże USB gdzieś dostępne. No i mamy jeszcze przyssawkę, no, która wygląda dość tandetnie, to fakt. I mam nadzieję, że w żaden sposób jej tu nie złamie. Dobra, wiecie, ja to sobie później włożę na, na spokojnie. E, I cóż mogę powiedzieć, nagrywa w jakości podanej przez producenta. Full HD. Nagrywa w formacie AVI, może robić zdjęcia w JPEG-u i ma kąt niezwykle szeroki, aż 170 stopni. O, kurier dzwoni. Dobra, już jestem. Kurier przywiózł kolejną paczuszkę do testowania. Niedługo powiem Wam co i jak. A co do tego sprzętu? Oproszę. Karta SD do 32GB. Jest ok. Zrobimy sobie dwa testy porównawcze. Jedno to będzie nagranie dzienne, a dzisiaj warunki nie są zbyt lekkie, bo pada deszcz, jest dosyć pochmurno. I drugie, zrobimy sobie nagranie nocne i zrobimy sobie punkt odniesienia, bo w maździe mam M500, która nagrywa w 4K. No i jest takim wideorejestratorem, już taką żyletką bardzo dobrą, więc zrobimy sobie porównania, ale. Inaczej, ja mam świadomość, że jakość tego obrazu będzie gorsza od tamtego. To nie jest jakby żadna nowość i tutaj nie oczekuję spektakularnego jakiegoś sukcesu. Ale bardziej chcę wyjść z założenia, czy ten sprzęt można będzie wykorzystać w jakikolwiek sposób dowodowo. Uff, już jestem pa. Powiem Wam tak, te nagrania w sumie to się chyba źle zaczęły, bo wszystko szło pod górkę, bo pierwsza sprawa była taka, że często gdy producenci piszą, że na przykład, nie wiem, standardowo jest zaznaczone maksymalnie obsługują e, wideorejestratory, kartę 64 giga, 128 wkładałem, nigdy nie było problemu. Tu jest zaznaczone maksymalnie 32 giga. Włożyłem 64, bo mniejszej nie miałem, no i nie widział karty, więc pojechałem do sklepu. Też nie było tak prosto znaleźć 32GB karty. Kupiłem, idę do auta, patrzę, wie. Rozpakowałem ją już. Mówię przecież to powinno być microSD, a oni mi dali SD. No to wracam. Oni że nie mają microSD. Gdzieś tam jedna im została jeszcze SD. Pojechałem do drugiego sklepu. Udało kupić się kartę microSD. No nie ma jakiejś tam klasy 10, no ale z drugiej strony wiadomo, że tego sprzętu raczej nie jest to potrzebne. No i rozpocząłem procedurę nagrań w dzień. Było trochę słońca, później też trochę pochmurne. Bardziej przejazd przez miasto. Zrobiłem też porównanie z moją kamerą. No i Zwróćmy uwagę, ja już wiem, dlatego Wam powiem, że ten odcinek będzie trochę krótszy. Chyba lekko zdradzam o co w tym wszystkim chodzi. Zwróćmy sobie uwagę na początek nagrania dziennego. Ustawiłem wszystko, co się dało, jak najlepiej i w żadnym wypadku nie ma żadnej obróbki wideo. Całe wideo nie jest w żaden sposób koloryzowane to jest jakby wszystko standard. Jeżeli to jest Full HD ja się zastanawiam czym jest definicja Full HD, bo zazwyczaj jest to rozdzielczość 1920x1080, a mam wrażenie, że tutaj jest dalej rozdzielczość SD 640x480, która została tak zwaną pikselozą rozciągnięta do 1920x1080. No kontury aut widać, bardzo duża pikseloza. Co też jest mocno zauważalne, żeby móc odczytać jakikolwiek numer rejestracyjny, naprawdę trzeba podjechać do samochodu na kilka metrów. I naprawdę staram się znaleźć same pozytywy, bo co ciekawe, mikrofon bardzo dobrze w tym zbiera, tak już trochę odbiegając od jakości nagrania. No nie ma tu baterii wbudowanej. Po wyciągnięciu ładowarki od razu się ten sprzęt wyłączył. No i teraz pozostaje. Jedno zasadnicze pytanie, patrząc na ten sprzęt. Czy wydając te niecałe 40 zł, czy jest w stanie nas w jakikolwiek sposób zabezpieczyć? No... Z brutalną szczerością mogę powiedzieć jedno, że na pewno w jakiś sposób tak, ale czy oczekiwałbym takiej jakości? Pewnie nie. Uważam, że kamery wszystkie pokroju między 100 a 200 zł, które bez naciągania, już nie chodzi o jakieś Full HD, Ultra, Ultra HD czy 4K, które nagrywają nawet w, jak w jakości HD 720 na nie pamiętam ile tam było 720 na 480 czy jakoś tak e, powiem wam tyle będą nagrywały zdecydowanie lepiej głośność jako mikrofon to jest jakby dodatek dla nas zbieranie samego mikrofonu w sobie tutaj przede wszystkim liczy się jakość nagrania w dzień i ja wiem że jakby ktoś się uparł by powiedział panu policjantowi ale wie pan no, możemy zmierzyć tu od słupka do słupka no W teorii można było pewnie to w jakikolwiek sposób wykorzystać. On ma jakąś tutaj diodę i r, która ma pomóc w nagraniach nocnych, ale pozwolicie, że nawet nie będę wyjeżdżał na nagrania nocne, no bo to bez sensu. Jak już w dzień mamy duży problem z obrazem, no to przy nagraniach nocnych to już kartofel lepiej by w tym wszystkim nagrywał. Zapewne, jeżeli kogoś nie stać na nic lepszego, pewnie lepiej mieć to niż nie mieć w ogóle niczego. To jakby proste, proste założenie i prosta logika w, w tym wszystkim, ale mimo wszystko uważam, że lepiej kupić coś za 150 zł, bo będzie na pewno zdecydowanie lepsze od tego. Chociaż przyznam, że no wyglądowo nie ma wstydu, naprawdę, i bardzo dobra jest ta przysawka, ale to jest jakby koniec plusów tego urządzenia. No, do roweru, jak znalazł. Podzielcie się w komentarzach, z jakich wy obecnie sprzętów korzystacie, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!